rozpędu dokładnie to samo robimy po drugiej stronie, czyli wszędzie tam, gdzie te nasze linie są do siebie równoległe, jeśli chodzi o oryginalne wykroje i gdzie mamy po prostu połączenie prostopadłymi, dorysowanymi lub już istniejącymi kreseczkami. Czyli pozaznaczałam sobie też miejsce nowych przecięć w tym moim zmniejszonym wykroju. A teraz uwaga, zostały nam same egzotyczne miejsca. I tutaj jest odpowiedź na pytanie, dlaczego skoro ja chcę wykrój zmniejszyć, to sobie nie narysuję najmniejszego i o jeden większego, tylko tak wszystko naraz rysuję. A właśnie ze względu na to, że o ile przy takich liniach, czyli tych prostszych, to dorysowanie tej linii jest bezproblemowe, o tyle przy tych liniach, które idą po skosie i jeszcze później, pamiętajcie, że musimy zmierzyć odległość między nimi. Jak ja bym miała tylko to, to po pierwsze mogę ją narysować krzywo, bo mam za mało punktów odniesienia, bo tylko 2, a nie 5. A po drugie, wystarczy, że się pomylę o 2 mm i nie mam już przy drugich liniach jak sprawdzić, bo mam tylko tą odległość. Właśnie dlatego rysujemy wszystko, a nie tylko na przykład 2 najmniejsze lub 2 największe rozmiary. Ja wiem, że to jest dużo pracy, ale ta praca będzie procentowała lepszym, zmniejszonym czy zwiększonym wykrojem. No to jedziemy. Zachowujemy się tak naprawdę tak samo, bo przecież mam linię, wiem, że muszę zmniejszyć, czyli jestem tu, mierzę sobie odległość i to uwaga, przy tego typu rzeczach mierzę już tak porządnie kilka. I wychodzi mi, że mam wszędzie też coś między 6 a 7 mm. Więc mój przeskok to też jest 6-7 mm w głąb, czyli będę tu. Następna linia i znowu mierzymy i tutaj mam już milimetrów 8, 8, 8, czyli przesuwamy się o 8. Kolejny punkt, czyli jestem na tej prostej. Jesteśmy w okolicach 7. Następny punkt. Też powinno być 7. Między liniami. Teraz uwaga, muszę sobie znaleźć. To było najmniejsze, czyli znowu się przesuwam o 7. Tu, gdzie mamy tych kreseczek dużo i boimy się, że nam to ucieknie, to ja to sobie troszeczkę innym kolorem. Jakimś takim, żeby mi się rzucał w oczy. Te dwie linie mamy, teraz jesteśmy tu. Znowu mierzymy odległość między wierzchołkami około 9 i przenosimy. I ostatnie miejsce. Znowu mierzymy i przenosimy nowy punkt. Teraz zobaczcie. Na wszystkich liniach pomocniczych lub liniach, które już istniały, mam pozaznaczane nowe punkty. Muszę je tylko połączyć. Będę łączyć. Teraz najłatwiej jest tam, gdzie linie były równoległe. Bo ja wiem, że łącząc, po prostu łączę punkcik za punkcikiem liniami prostymi, bo one takie były. Tym sposobem maluję sobie mój nowy, mały wykrój. Tu sprawdzam, czy to jest linia prosta. Jest. Jest. Czyli też mogę połączyć te dwa punkty. Mamy. Tu widzę, że to nie są linie proste tu, więc sobie to na chwilkę zostawiam, ale mogę spokojnie wyrysować zaszewkę. Czyli łączę sobie górę z dołem i górę z dołem. Mamy. Tutaj też łączę równolegle, tu nie ma problemu. Natomiast i tu też, jeszcze zapomniałam o tym miejscu. Natomiast troszeczkę wysiłku wymagają od nas miejsca, w których widzimy, że mamy nie do końca linię prostą. Najłatwiej. Ja nie przyznaję, że ja to robię na oko, ale jeżeli komuś brak wyczucia, to po prostu mierzę sobie miejsce przy miejscu i krótkimi
kawałkami łączy sobie punkty. Potem oczywiście można to przejechać. Pamiętając, że to, co mamy otrzymać, ma być równoległe do tego, co mamy tu. No i jesteśmy przy łuku. Zauważcie, że odległości między poszczególnymi liniami są tutaj zawsze takie same. Tu się minimalnie zwiększają, a tu są bardzo malutkie. I spróbujemy to odtworzyć. Czyli zachować tą samą odległość tutaj. Tutaj widzimy, że ona się minimalnie zwiększa, więc i my troszeczkę odjeżdżamy, nie za dużo. I uwaga, odległość się znacznie zmniejsza, więc i my jesteśmy coraz bliżej. I proszę bardzo, mamy zmniejszony wykrój z rozmiaru 34 do 32. Teraz uwaga, zobaczcie, że niektóre oznaczenia nam się nie przeniosły. Znaczy trójeczkę mam, ale ta dwójka mi ucieknie, więc ją sobie dorysowuję. Linię układu mam i pamiętam, że mnie interesuje tylko to, co mam namalowane czerwonym kolorem. Nic poza tym, czyli wytnę sobie to w ten sposób. Za sekundę pokażę, jak wygląda wykrój zwiększony.